Podczas swojej prezentacji wspomniał Pan, że zamierzacie zrezygnować z nazwy Śledzik. Dlaczego? Znaczy, to rezygnacja to jest jakby, to jest raczej opis procesu bardziej, tak? To nie będzie tak, że pewnego dnia po prostu nazwa zniknie, chociaż naprawdę też nikt nie zwrócił uwagi na to, że już 2 miesiące temu zniknął layout Śledzika ze strony śledzik.pl, naprawdę. Co też jest symptomatyczne, tak? Znaczy usuwamy różne istotne rzeczy z portalu, natomiast branża tego nie zauważa kompletnie. Natomiast mówiąc poważnie, naprawdę my rozwijamy Śledzika w stronę takiego feedu, dlatego że duża część użytkowników, zwłaszcza tych młodszych, w inny sposób korzysta z portalu po prostu i sam Śledzik jako taki, on już nie jest mikroblogiem, tak? Znaczy on w ciągu ostatniego roku bardzo ewoluował. Teraz naprawdę jedno z głównych jego najnowszych zastosowań to jest właśnie wideo. W tej chwili mamy kilkaset tysięcy obejrzeń filmów wideo dziennie i ta wartość rośnie około 50% miesiąc do miesiąca, więc to nie są tylko wpisy tekstowe, właściwie głównie to są wpisy multimedialne, można powiedzieć, czyli grafiki, właśnie filmy, tak, czy wszelkiego innego typu inne rzeczy, czy na przykład też powiadomienia z gier na przykład od użytkowników. Więc po prostu zmienia się charakter korzystania z tego narzędzia. A czemu była winna sama nazwa? No, jakby nazwa powstała w chwili, kiedy próbowaliśmy zablokować wejście Twittera do Polski i wtedy nam się wydawało tak naprawdę, że no, było o tym głośno o Twitterze, tak, i miał duży coverage medialny. I wydawało się, że mikroblogi mogą być takim the next big thing, jak to się mówi. No i sama nazwa Śledzik jakby oddawała samą istotę tego produktu, jaki on wtedy był, czyli śledzenie innych ludzi. Natomiast dzisiaj naprawdę to śledzenie treści, tak? Więc, czy też interakcje z treściami może lepiej, więc ta nazwa niekoniecznie oddaje nazwę tego, istotę tego produktu. No po drugie, tak naprawdę użytkownicy nie przyjęli ze zbytnim entuzjazmem tego produktu, więc nie ma sensu dłużej konserwować tego brandu. Poza tym też jest to jedna z konkluzji naszych i decyzji dotyczących marki. Będziemy raczej budować marki rodzinne, a nie oddzielne brandy. Tak? To też decyzja o tym, że będziemy tworzyć Śledzika jako oddzielny brand, wynika z tego, że chcieliśmy potencjalnie mieć brand, który będzie w stanie być wyspinofowany z portalu i konkurować z Facebookiem jako oddzielny brand tak naprawdę. Natomiast ta rzecz to się nie sprawdziła i wyciągamy z tego wnioski, tak? I idziemy dalej. W tym momencie w naszej klasie są 22 gry plus 2 advert games. Kiedy zamierzacie wprowadzić aplikacje użytkowe? No myślę, że to jest kwestia najbliższych miesięcy tak naprawdę. Tak? Natomiast nasza strategia, jeśli chodzi o aplikacje w ogóle, jest taka, że staramy się wybierać najlepsze aplikacje, które są dostępne na rynku i sprawdziły się na innych platformach i wdrażać te tylko najlepsze, tak? Czyli żeby nie zaśmiecać portalu tysiącami aplikacji, dlatego że nasz użytkownik oczekuje dobrych, prostych rozwiązań, intuicyjnej nawigacji, i ciężko było mu się poruszać tej masie wyspecjalizowanych i niekoniecznie dobrze działających aplikacji. Właśnie drugą motywacją jest chęć zapewnienia takiego przyjaznego korzystania z portalu. Tak więc sprawdzamy te aplikacje i staramy się wybierać deweloperów, którzy po prostu je dobrze robią. Tak? Czyli chcemy też odpowiadać za jakość tej interakcji na portalu. Natomiast gdybyśmy otworzyli API, spowodowałoby to, że no, stracilibyśmy kontrolę nad tym interfejsem tak naprawdę. A nie wydaje się Panu atrakcyjna taka sytuacja, kiedy użytkownicy tworzą aplikacje dla innych użytkowników? To pokazują przykład na przykład Phrases z Facebooka, gdzie aplikacja cieszy się naprawdę niesamowitą popularnością, bo jest stworzona właśnie przez użytkowników. Tak, ale na pewno pewnie wkrótce powstaną klony czy kopie tej aplikacji, będą przez profesjonalne firmy i być może wtedy będziemy rozważać ich wdrożenie, tak? Znaczy staramy się brać rozwiązania, które są dopracowane. To wynika z kwestii dbałości, nie ma na przykład dane osobowe czy wiele innych rzeczy, tak? Ale głównym motywem, którym się kierujemy, jest to, żeby to było proste i łatwe dla użytkownika. I trzeba pamiętać, że nasi użytkownicy, przynajmniej wszyscy tak myślą, tak? Ale to mniejszy użytkowników jest tymi twórcami, tak? To około 1%. Cała reszta użytkowników głównie konsumuje te treści. Tak, i biernie podchodzi do tego, tak? Czyli o ile można mówić o biernym korzystaniu z aplikacji oczywiście, tak? Co mówię o samym katalogu i dostępności tych rozwiązań. Podczas konferencji Social Media Standard dużo mówi się o tym, że serwisy społecznościowe, te tradycyjne, te istniejące przed Facebookiem, starają się w tym momencie zejść z toru kolizyjnego z gigantem. Czy nasza klasa też szuka swojej niszy, czy ma swoją niszę, czy ma swój własny charakter w tym momencie? No, przy 14 milionach użytkowników ciężko mówić o niszy tak naprawdę, no bo w takim układzie co to jest nisza, tak? Znaczy my w dalszym ciągu jesteśmy mainstreamowym serwisem i takim będziemy, to wynika z racji właśnie tej skali działalności, a pozycjonowanie się na rynku jest czymś normalnym, tak? No, do tej pory tak naprawdę świat był prosty, tak? Byliśmy liderem właściwie i długo za nami nie było nic, tak? Nad kolejnym serwisem społecznościowym w Polsce przed czasami Facebooka mieliśmy 5-krotną przewagę w ilości użytkowników. Więc tak naprawdę to jest normalna reakcja na pojawienie się silnego pretendenta, tak, i musimy nasz produkt teraz dużo bardziej różnicować niż wcześniej zwyczajnie. No, to jest normalna praktyka, tak, nie widzę tu nic specjalnego, szczerze powiedziawszy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.